Mamy tutaj trójkąt ABC. W poprzednim filmie zaczęliśmy poznawać niektóre własności punktów, które leżą na dwusiecznych kątów. W tym filmie chcę zobaczyć, co będzie się działo, gdy zastosujemy niektóre z tych własności w trójkątach. Zatem podzielmy ten kąt na dwie części, kąt BAC. Narysuję dwusieczną. Dwusieczna kąta może wyglądać mniej więcej tak. Chcę być pewien, że dzielę ten kąt dokładnie na pół. Całkiem nieźle. Więc to jest dwusieczna kąta. Nazwę ten punkt, nie wiem, mogę go nazwać punktem D. Teraz narysuję kolejną dwusieczną kąta. Tą, która przetnie kąt ABC. Narysuję ją. Może wyglądać mniej więcej tak. I nazwę ten punkt punktem E. A więc AD przepoławia kąt BAC, ABE przepoławia kąt ABC. Tak więc fakt, że ta zielona linia AD przepoławia ten kąt, świadczy o tym, że ten kąt musi być równy temu. Muszą mieć takie same miary. A fakt, że to przepoławia ten kąt, kąt ABC, mówi nam, że ten kąt kąt ABE musi być równy kątowi EBC EBC. Teraz widzimy, że obie dwusieczne przecinają się w jednym punkcie wewnątrz trójkąta. Nazwijmy ten punkt, nazwę go i, tak dla zabawy. Opuszczam kilka liter, ale to jest bardzo przydatna litera, mając na uwadze to, jak w najbliższym czasie będziemy nazywać ten punkt. Wiemy już kilka interesujących rzeczy na temat punktu i. Punkt i leży na dwusiecznych obu tych kątów. A z poprzednich filmów wiemy, że każdy punkt, który leży na dwusiecznej, znajduje się w dokładnie takiej samej odległości od obydwu boków tego kąta. Przykładowo I leży na ID, a więc powinien się znajdować w takiej samej odległości od obydwu boków kąta BAC. Czyli to jest jeden bok, a to jest drugi bok. Tak więc, ponieważ i leży na odcinku AD, wiemy, że te dwie odległości są równe, zakładając, że to jest najkrótsza odległość między punktem i a bokami. W poprzednim filmie pokazaliśmy także, że kiedy mówimy o odległości pomiędzy punktem a linią, mówimy o najkrótszej odległości, którą uzyskamy, gdy poprowadzimy z tego punktu prostą prostopadłą. Dlatego właśnie narysowałem tu linię prostopadłe. Możemy je nawet oznaczyć to będzie punkt F, a to będzie G. Więc ponieważ I leży na AD, leży na tej dwusiecznej, wiemy, że IF wiemy, że IF jest równy jest równy IG. Dobrze. I leży również na tej dwusiecznej i również leży na BE, co oznacza, że musi znajdować się w równej odległości od odległość pomiędzy I i AB musi być taka sama jak odległość między i ABC. Odległość od I do AB, jak powiedzieliśmy to tutaj, to IG. Ale ta odległość musi być taka sama jak odległość między I a BC. A więc jeśli narysuję tu kolejną prostopadłą i nazwę ją H, ta odległość musi być taka sama jak ta odległość, ponieważ I leży na tej dwusiecznej. A więc IG musi być równy IH. Ig musi być równy IH, ale IF również równa się IG. Więc możemy powiedzieć, że IF, jeśli IF jest równy IG, jest równy IH, to wiemy, że IF jest równy IH. Całkiem sensownie, prawda? Jeśli to jest równe temu, to jest równe temu, to te dwa również muszą być sobie równe. Ale jeżeli I leży w równej odległości od dwóch boków kąta, to jest druga część tego, co udowodniliśmy w poprzednim filmie. Jeśli macie punkt, który leży w równej odległości od dwóch boków kąta, to ten punkt musi leżeć na dwusiecznej tego kąta. A więc to tutaj mówi nam, że I musi leżeć na dwusiecznej kąta. I leży na dwusiecznej kąta. Na dwusiecznej kąta ACB, ponieważ leży w równej odległości od tych dwóch kątów. Kąt A C B. Właśnie pokazaliśmy, że wewnątrz trójkąta znajduje się wyjątkowy punkt, leżący na przecięciu dwusiecznych wszystkich trzech kątów. To nie zawsze jest takie oczywiste, że jeśli weźmiesz trzy linie, w zasadzie zazwyczaj, jeśli weźmiesz trzy linie, to nie przetną się one w jednym punkcie. Dwie linie owszem, ale trzy linie nie zawsze przetną się w jednym punkcie. Ale tak jak widzieliśmy w przypadku środka okręgu opisanego, gdzie rysowaliśmy proste prostopadłe do boków to było świetne, że przecinały się w jednym punkcie. Teraz też jest świetnie, bo pokazujemy, że dwusieczne kątów przecinają się w jednym, wyjątkowym punkcie. Punkt I leży na dwusiecznej kąta ACB, zatem dwusieczna ACB będzie wyglądała mniej więcej tak. Będzie wyglądała mniej więcej tak, a ten kąt tutaj będzie przystający do tego kąta tutaj. Właśnie pokazaliśmy, że jeżeli weźmiecie trzy dwusieczne kątów trójkąta. To przetną się one w jednym wyjątkowym punkcie, dokładnie tutaj. Wszystkie trzy. A więc myślę, że warto nazwać ten punkt jakoś wyjątkowo. I tak zrobimy. Nazwiemy ten punkt I środkiem okręgu wpisanego. Środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Dlaczego ten punkt nazywa się środkiem okręgu wpisanego? Gdy mówiliśmy o środku okręgu opisanego na trójkącie, mówiliśmy o okręgu, który mógł być opisany na trójkącie. Z kolei punkt i, jak przekonacie się za kilka chwil, jest środkiem okręgu, który może być wpisany w trójkąt, który będzie styczny do trzech boków trójkąta. Jak go skonstruować? Dopiero co ustaliliśmy, że i leży w równej odległości od każdego z boków, że ta odległość jest równa tej odległości. I jest równa tej odległości. Zatem, co się stanie, kiedy będziecie chcieli narysować okręg o środku i i promieniu równym odległości od i do któregoś z boków, który ma promień równy i f, i g lub i h? Otrzymacie okrąg, który będzie wyglądał? Będzie wyglądał mniej więcej tak. Narysuję go trochę lepiej. To jest najlepszy okrąg, jaki potrafię narysować. Ten okrąg tutaj o promieniu równym odległości pomiędzy i a którymś z boków, która jak już ustaliliśmy jest równa, widzimy, że jest umieszczony wewnątrz tego trójkąta. Zatem nazwijmy go okręgiem wpisanym. Zatem okrąg i, pamiętajcie, że okręgi nazywa się zazwyczaj tak jak punkt oznaczający ich środek. A więc okrąg i jest okręgiem wpisanym w trójkąt abc. I oczywiście promień okręgu i Możemy nazwać tę długość r. r jest równy i f, który jest równy i h, który jest równy i g, który jest równy i g. Możemy nazwać tę długość promieniem okręgu wpisanego. Gdy mówiliśmy o punkcie przecięcia symetralnych, mieliśmy do czynienia ze środkiem okręgu opisanego, ponieważ to był okrąg, który otaczał trójkąt, był na nim opisany. Teraz mówimy o przecięciu dwusiecznych kątów a za ich pomocą byliśmy w stanie narysować okrąg, który leży wewnątrz trójkąta, którego boki są styczne do okręgu, a więc skoro ten okrąg leży w środku, nazywamy go okręgiem wpisanym. Punkt przecięcia dwusiecznych kątów nazywamy środkiem okręgu wpisanego, a tę odległość tutaj nazywamy promieniem okręgu wpisanego.